Cześć kochani, witam Was w pierwszym dniu nowego roku 2022. No i miejmy nadzieję, że ten rok będzie dla nas wszystkich lepszy niż poprzedni. A dzisiaj przygotowałam zdrabki za łączną kwotę 22 euro. I co my tutaj mamy? Więc mamy tutaj bingo za 4 euro. Już taka dobra wiadomość jest taka, że w bingo utworzyła się nam już jedna linia, więc na pewno jedna zdrabka będzie wygrana. I tutaj mam kilka takich mniejszych zdrabek, tak więc zabieramy się za zdrapywanie. Życzcie mi szczęścia, trzymajcie kciuki. No i zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie od zdrabki bingo. Jestem bardzo ciekawa, czy jeszcze tutaj coś nam się uda ułożyć. No bo wiadomo, wygrane się sumują, także możliwe, że jeszcze coś tutaj będzie. Szukamy liczby 29. No i 29 mamy tutaj na samym dole. Dalej 68. Tutaj już mamy jedną linię, no i szykuje się druga. Może dwunastka jakby wpadła, to byłaby druga linia. 68. Dwójeczka. Dwójeczka jest tu. 9. 9 mamy tutaj. 83 jest tutaj. 26. 26 jest na samym dole. 74. 20. No, robi się gorąco. Tutaj brakuje nam dwóch liczb. A jeśli zapełniłem całe okienko, to byłaby stówka, więc też byłoby fajnie. No, aż takiej wygranej się nie spodziewam, no ale mogłaby jeszcze jedna linia chociaż wpaść. 20. 16. 12, czyli mamy drugą linię, czyli jest już 8 euro na tej zdrabce, bo w tym okienku dwie linie dają nam 8 euro. 12, 12, 12, 10, 10 i ostatnia liczba, czy będzie to 69? Uwaga, uwaga, a nie, jest 86. Czyli tutaj już dalej nic nie będzie. No nie, są tylko te dwie linie tutaj u samej góry. I to są linie za 8 euro. Czyli pierwsza zdrapeczka jest już wygrana. Przechodzimy sobie do kolejnej. I co tutaj musimy zrobić? Tutaj szukamy dwóch takich samych symboli. I tutaj minimalna wygrana to 4 euro na tej zdrabce. Mamy tak, koniczyny i skrzynie. Słońce i słońce. Mamy wygraną. Super, druga zdrabka wygrywa. Super, bardzo mnie to cieszy. Tylko jedna wygrana, tu są dwa słońce. Zobaczmy, czy będzie mnożnik. Jest mnożnik razy dwa, czyli najmniej również będzie 8 euro na tej zdrabce, bo tutaj, a nie, przepraszam, może być 4 euro, może być tutaj 2 razy 2, może tak to być rozłożone, także może być 4 euro. A nie, jednak 8. Jednak 8. Czyli już mamy 16, a odcinek był za 22. Fajnie. Gdyby tak dalej chciało wygrywać, no to by było całkiem fajnie. Tutaj również szukamy dwa razy dwóch takich samych symboli w jednej linii.
Tutaj główna nagroda to 500 euro. Mamy tutaj jeszcze bonus. No ale ta zrobeczka jest przegrana. Weźmy sobie taką małą zdrabkę za euro. I tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. Dwa euro, trzecia zdrabka wygrana. Czy będzie coś więcej? No i ta zdrabeczka również. O, jest następne dwa. Czyli cztery na tej zdrabce. Fajnie, że te zdrabki wygrywają powyżej zwrotu. Dobra, chociaż tyle. Teraz sobie zrobimy tą świąteczną. Bo te świąteczne to w tym roku były... Sami wiecie jakie, jeśli oglądaliście moje odcinki. 7 i 16. 13. O, jest 7. Znowu wygrane. Świetnie. Siedemnaście. 29, 11, 29 i 21, 15 pod siódemką. No tutaj jest, to jest taka zdrabka, gdzie najczęściej wpadają wygrane 5 euro. Także zobaczymy, czy będzie piątka, czy będzie trójka, czy będzie coś innego. O, jest dyszka. No, muszę wam powiedzieć. Aha, jeszcze tutaj szukamy trzech hamperów, ale tutaj już nie będzie, bo jest wygrana pieniężna. Także zdyszka na tej zdrabce. Czwarta wygrana zdrabka. Jeszcze trzy przed nami. I tutaj tak. Tu szukamy trzy razy tej samej kwoty. Ale wszystko mamy po dwa razy. Tutaj mamy wygrywające liczby 2 i 18. No i tutaj musimy znaleźć taki woreczek z pieniędzmi. Był mnożnik, ale zdrapeczka jest pusta. Kolejna, szukamy trzy razy tej samej kwoty. Szukamy ósemki i osiemnastki. No i szukamy woreczka, sakiewki takiej z pieniędzmi. No ale nie ma. Także ostatnia szansa, ostatnia zdrabka. No i czy będzie wygrana? Tutaj nie ma liczby. Znowu szukamy osiemnastki i szesnastki. W każdej z tych trzech zdrabek szukaliśmy osiemnastki. Czy ona również będzie przegrana? No niestety. Osiemnastka to był zły znak. No ale wygrane wpadły. I zaraz wam powiem,
Ile było tych zdrapeczek? 7 zdrapek było, 4 wygrały, 3 przegrały. I każda z wygranych była powyżej zwrotu. Także tutaj mamy dyszkę. Na zdrapce za 3 euro 10 euro. Czyli jest 10. Na zdrapce za euro mieliśmy 4 euro. Czyli 14. Tutaj mamy 8, czyli 22. Czyli już nam się odzyskał cały wkład. No i tutaj było też 8, były dwie linie za 8, czyli 22 plus 8, czyli 30 euro. Czyli wyszedł plusik. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Kochani, w tej strapce bingo nie zdrapałam jeszcze pola bonusowego, ale tutaj już nic nie było, no bo wygrana była w liniach i no ciężko by było je zsumować, żeby tutaj wyszła taka suma, jaka ma wyjść. Tak więc, kochani, wynik na dzisiaj jest taki, że wygraliśmy 30 euro, jesteśmy na plusie. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że kolejne dni zrabkowe będą również szczęśliwe, czego również Wam życzę. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie mi jakiś fajny komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również zachęcam Was do subskrybowania. W tym roku, w marcu mija 3 lata mojego kanału, tak więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakiś fajny odcinek dla Was na tą okazję. No i przede wszystkim mam nadzieję, że uda mi się dobić do 2000 subskrypcji, więc zachęcam do subskrybowania. Subskrybujcie, kochani, jeśli chcecie więcej odcinków. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokiej wygranej w Waszych strapkach. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa!